Właśnie znajduję się w Czechach i takim kolejnym tematem moich filmów, które nagrywam, a które związane są z ekologią i ochroną środowiska, będzie temat energii, źródeł energii, które można pozyskać z natury. Znajduję się w pobliżu takiego wielkiego wiatraka, który znajduje się w Czechach, w Opawie, i właśnie chciałbym sfilmować, jak ten potężny wiatrak Don Quixota funkcjonuje, jak się obraca, a z którego to można pozyskać energię. Oto i on, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jest naprawdę potężny. Jak tutaj stoję, słychać świst jego łopat, które pod wpływem silnego wiatru wiejącego w tych okolicach porusza te oto śmigło. W tym miejscu też roztacza się piękny widok. Taka piękna panorama, widać stąd elektrownię w Karwinie, w Detremowicach, czy jak to się tam dokładnie nazywa, nie wiem. Nie mam tutaj zoomu w tym aparacie, więc nic nie da się przybliżyć, ale widok jest stąd naprawdę wspaniały. Widać przepiękny krajobraz, trzecie morze. Wiatr bardzo silny, słychać jak przyspiesza wiatrak, naprawdę, naprawdę bardzo szybko się kręci, jest naprawdę potężny. Także jest to kosztowne na pewno zamontowanie, zainstalowanie takich wiatraków gdziekolwiek, gdzie można by było pozyskać energię. Po prostu z wiatru, z natury. Ale myślę, że bardzo, bardzo byłoby to pożyteczne dla przyrody i dla przyszłości po prostu Ziemi, dla przyszłości ekologii związanej z tym tematem różnych technologii, które można zastosować, żeby po prostu, żeby nie szkodzić środowisku, żeby nie zanieczyszczać, żeby można było zdrowo po prostu żyć w zdrowym świecie. Wiatrak jest naprawdę potężny, może uda mi się trochę podejść bliżej. No jest tutaj taki budyneczek, chyba jakiś przetwornik albo transformator, który rozdziela energię pewnie tutaj na okoliczne wioski. No wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe są nasze pomysły ludzkości i naprawdę można by było. O, pięknie, i skowronek nasz też tutaj wspaniale się unosi i śpiewa. Wspaniale, no wiatrak się znajduje. W pobliżu jest umiejscowiony na polach uprawnych, także tutaj na tym terenie otwartym naprawdę wiatr jest bardzo silny i słychać właśnie, jak te łopaty wirnika wirują. Naprawdę piękny, piękny, piękny widok. No, jestem od domu jakieś 35 km i chciałbym już chyba stąd się udać do domu, ponieważ nie wziąłem sobie wody i będę musiał wracać powolutku, a nie mam czeskich koron, także nie zakupię tutaj nic do picia. No a jeszcze krótkie ujęcie na ten wiatrak i uciekamy.